Ja pamiętam takie czasy, kiedy z rodzicami wspólnie siadaliśmy sobie na kanapie i razem oglądaliśmy telewizję. Albo telewizor, to zależy, czy był prąd. To wyglądało mniej więcej tak, że siedzimy sobie na kanapie, oglądamy i nagle tata mówi do mnie, przełącz na jedynkę. Stryk. Co, daj z powrotem na dwójkę. Stryk. I ja mogę szczerze powiedzieć, że na tym chodzeniu zeszło mi całe dzieciństwo. I nagle zmieniło się wszystko pewnego dnia pod wpływem technologii. Słuchajcie, w naszym domu pojawił się telewizor z pilotem. Magia. To wyglądało mniej więcej tak samo jak do tej pory, bo siedzieliśmy sobie na tej samej kanapie. Tata prawdopodobnie w tym samym podkoszulku. Bo kolor może bardziej ekri. I siedzimy sobie, ja z pilotem, tata mówi, przełącz na jedynkę. A ja nie ruszając się z miejsca robiłem pstryk. To się samo przełączało. Te na dwójkę, pstryk, jedynka, pstryk, dwójka, pstryk. Babcia, chcesz przełączyć? Nie, tam diabeł grzebał. Więc to ja sam. Jedynka, pstryk, dwójka, jedynka, dwójka. Tam jeszcze było 16 innych kanałów, ale one były tematyczne, o śnieżycach. I mówię o tym, bo technologia potrafi nas zaskakiwać i to w najmniej oczekiwanych miejscach i sytuacjach. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Marian? Marian, co ty tak kołujesz? Tutaj mamusia leży, chodź. Dobry. 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 Nie powiedziałem Nowakowi dzień dobry. Niech wie, że go nie szanuję. Mnie się wydaje, czy my twoją mamusię pod płotem chowaliśmy? Widocznie cmentarz powiększyli. Ja tam nie wiem. Mnie bardziej pasowało, jak pod płotem leżała. Się było o co oprzeć. Kupiłeś znicz? Kupiłem. Zobacz, jakie tacuszko twoja mamusia na grobie będzie miała. Prawdziwy Mercedes wśród zniczy. Na jednej baterii będzie miesiąc świecił. Przecież zwykłe znicze miałeś kupić. Zwykły znicz raz, dwa się wypali po sprawie. A ten na jednej baterii będzie świecił miesiąc. Albo lepiej. Wkopie się tu stary akumulator z Jelcza. Się podłączy i przez 2 lata będziemy mieli spokój. Ile dałeś? 80. Po co tak dużo? Ludzie nas tu znają. Na pewno patrzą, co na grobach stawiamy. Przecież nie mogę dopuścić, żeby potem gadali, że komisarz swojej teściowej postawił na grobie jakiś tani badziew. Nie ma popeliny. Dobra, cicho. Msza się zaczyna. Ty widzisz to, co ja? Nie wiem, ty masz zeza. Zobacz, księża z 3 parafii do nas przyjechali. No a co ty myślisz? Taki duży cmentarz to jeden nie obrobi. No. Ale ty widziałeś, jak ten przytył? Na kartoflach się tego nie dorobił. A ty słyszałeś, że ten drugi... Słyszałem. Ty wiesz, że on z nią... A wiesz, że ona... Ona. Wiesz, że w tej wiosce to... No wiosce, A wiesz,
że ludzie gadali, gadali. No i pojechali. I przyjechali. No. Pisali. Zapalę znicz. Gdzie ten Mercedes ma rozrusznik? Wyłącza! Boże, nie wiem, to się wyłącza! Nie muszę! Chyba było słychać. Już całe miasto wie, jakiego Mercedesa na grobie mamy. Nie ma to winy. Zrobiłeś z siebie debila. Amen. O, twój braciszek idzie. Ten to się zawsze spóźnia na wszystkich świętych. Dzień dobry. 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 A to pan żyje. Mimo wszystko miło pana widzieć na cmentarzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Nowak. Cześć, siostra. Cześć. Cześć. Cześć, szwagier. Co, ty kiełbasę jadłeś? Tylko gryzłem. Słyszeliście? Jakiś debil włączył muzykę na cmentarzu. Aż w Stasinie było słychać. Cicho msza jest. Ale jakim to debilem trzeba być? Jak ja bym takiego spotkał, dałbym w pysk. Uważaj, żebyś pierwszy nie dostał. Szwagier, a ty policjant i nie zareagowałeś? Nie jestem na służbie, ale pałą jakby co mogę przywalić. Przestań! Co przestań? Ciągle mnie prowokuje, ciągle coś do mnie gada, przecież muszę się bronić. Zrobiłeś z siebie durnia. To on zrobił z siebie durnia, nie ja. Całe miasto będzie się z nas śmiało. Z niego się będą śmiali, dlaczego mieliby... Wszystkie kobiety będą wytykały mnie palcami. Nie dość, że mam za ciasne kozaki, bo mi łydki przytyły, to jeszcze ty idioty zrobiłeś z nas pośmiewisko. Nieprawda, nas będą wytykali. Będą się... Co ty, szwagier? Zerwałeś koguta z radiowozu? Do wszystkich patroli, kogut szaleje na cmentarzu. Przysięgam, nie dożyjesz do błogosławieństwa. Pokój nam wszystkim. Pokój tobie. Pokój tobie. No, pokój mi. Pokój tobie. Weź te łapy. Sztyp.